Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak dobrze wiecie, w ostatnim drafcie nie poszło może nam najlepiej. Wszyscy wiedzą jak było, tak? Wchodzimy w drafta i moi drodzy, automatyczny draft. Totalne losowanie, tak? Nic nie wiemy co nam w ogóle się trafi. Ale ostatnio pomyślałem sobie, że skoro jak ja wybieram draft i mi nie wychodzi, to może jak draft wybierze draft sobie, to może mi wyjdzie. Zabrzmiało to co najmniej głupio. To nie zmienia faktu, jeżeli mi się spodoba, zostaw łapkę w górę i spróbujmy bić 30 łapek w górę. Dobra, i wiecie co? I lecimy. Wiadomo, formację musimy sami wybrać, więc musimy wybrać taką najlepiej. 4-3-3. Tak jest. Dokładnie to. A, no jeszcze kapitan. Oczywiście zapomniałem, że kapitan jest Neymar, Costa, Sanchez, Martial, Leo, Messi. Wiecie co? Dobra, wezmę Neymara, bo nie mam w ogóle żadnej pewności, że nam weźmie takiego właśnie dobrego zawodnika, na którym musimy budować cały skład, także... Także dobra, nadszedł ten moment, Jak widzicie, trójkącik oznacza uzupełnij skład i... Do kogokolwiek się w tym momencie modlimy, to naprawdę proszę o... Nie wiem w sumie o co proszę. Niech po prostu stanie się wola draftowa, cokolwiek by to nie znaczyło. Nie! I co teraz nam leci? Jest Godin. Bonaventura, Mane, Lacazette. Dobra, jakiś... Jest Bonucci, okej. Okay. Krychowiak, Filipe, Luis. Powiem wam, że nie ma rewelacji, tak? Nie ma rewelacji. Myślę, że większość skleję tutaj tylko i wyłącznie z Ligi Hiszpańskiej, z tego co widzę, bo tutaj będzie naprawdę ciężko jakiekolwiek zgranie. Także nie jest najgorzej, powiem wam. Mimo, że to jest wybrany draft przez automat, czy przez kogokolwiek, kto tam z tym steruje, nie wiem. To powiem wam, że nie ma tragedii. Jest Lacazette, Neymar, Fekir, na nich będziemy właśnie głównie grali. Okej, okay, także myślę, że możemy lecieć do pierwszego spotkania. No i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No to lecimy. No dobra, mamy pierwszego przeciwnika z zespołem, który nazywa się Obremis. No niestety w drafcie ciężko będzie o remis. Myślę, że ewentualnie Kanet rozstrzygnął. Wow, mamy Kante, Martial, Hazard na napastniku. De Bruyne, Willian, Loris. Okej, okay. Biegnij, biegnij, dobrze, 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 dobrze. Lacazette, tak. No jednak nie, dobra, było blisko. Lacazette, dobre zgranie do Neymara. Neymar teraz jest uwolniony, lewe skrzydło, biegnij Neymar, dobrze, dobrze, sam, albo nie, moment, moment, mam pomysł, tak. Właśnie to, Neymar, to jest to, mniej więcej o to mi chodziło. Chciałem, żeby zrobił z kapterna, ale może być również fake shot. 1-0, 8 minuta spotkania, idealnie ta akcja się złożyła, naprawdę. Tymczasem świetne zagranie, De Bruyne, okej. Odpowiedź po 2 minutach, dobra, no to celuje naprawdę mega wysoko w tym momencie, dobra. Luke Shaw, niebezpieczny, tam teraz się urywa. Kante, czemu tam nikogo nie ma w obronie? Kante, Felipe Luis, przepraszam, albo Felipe Luis, nie pamiętam. Napiszcie mi w komentarzu, czy jest Felipe czy Felipe, bo naprawdę zapomniałem. Co nie zmienia faktu, że interwencja była idealna. Willian, Jezus Maria, nie, nie, dobrze. To nie koniec, Kevin De Bruyne, tu jest jeszcze Wanyama. Jest Godin, ale teraz przyjął na klatę, naprawdę. Lacazette, świetny teraz, ale świetnie teraz ograł bodajże Sako, Lacazette. To jeszcze nie koniec, zejdźmy na lewą nogę, dobi, ktokolwiek dobi, no karny, jest rzut karny. Dobra, damy wykonać Lacazette'owi i uderzymy, strzałka jest. What the fuck? Czy czasem nie było aktualizacji, że, znaczy 2-0, że 2-1, sorry, ale czy strzałek czasami nie usunięto z tej gry, czy znowu była jakaś aktualizacja, bo, no nie wiem, napiszcie mi, czy wiecie coś na ten temat, bo ja naprawdę pamiętam, że od czasu, kiedy były problemy ze strzałkami przy rzutach karnych, to była aktualizacja, że usunęli tę strzałkę w ogóle z całej gry, także... Okej, okay, chyba że... Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale jest 2-1, dobra, to jest najważniejsze. Goń go Williams, ale myślę, że Neymar będzie troszeczkę szybszy, tak jest! Sweaty! O, uda się... Jest! Fekir, Boże, myślałem, że już obrońca wbije tę piłkę, 3-1! Lacazette, to jest to! Lacazette sam! 4-1 w pierwszej połowie jeszcze! Udało się wcisnąć te 4 bramki. Były małe problemy, ale fantastyczne zejście Lacazette'a. Okej, Bonaventura, Lacazette. Zagranie do Bonaventury, strzał! Broni Loris, no chciałem sprawić, żeby uderzył, ale okej. Okay. Oceniam próbę. Krychowiak, tam już widzę jak wybiega Bruno, który też nie ma sporo tempa, ale to rozrobił Bruno! To jest jego akcja! Bruno! Nie trafił! O fuck, dobra, to jest gol, to ja już się z tym pogodziłem, że to jest gol. Serio? Naprawdę, dobra, to była najgorsza decyzja, jaką mógł zrobić, serio. Uderzyć po długim wpadłoby, nawet po krótkim myślę, że gdyby uderzył, to by wpadł. Po co lobować? No jednak, koniec meczu, tak, wygrywamy 4-1.
nie dotrwaliśmy do końca spotkania, bo naprawdę lagi pod sam koniec były niesamowite. No i wyobraźcie sobie, że drugi mecz gramy również z Polakiem, także okej, czemu nie? I mamy tym razem 3-4-3, sporo czerwonych linków. Ależ błąd, ależ błąd! Lacazette! Nie! No jak to możliwe? Sam na sam z ilu? 11 metrów. I w bramkarza. No idealnie finezyjny strzał po długi. Dobra, Filipe Luis, dośrodkowanie. Ej, Jezu, nie kto strzelał, ale dobra próba po raz Nie wiem, czy to widzieliście, ale Donnarumma właśnie uderzył chyba Vertonghena po tym, jak obronił, obronił strzał. Nie! Dobra, czemu nie? O nie, oj to był błąd, Eden Hazard, fantastycznie Pereira, naprawdę, Pereira póki co jest troszkę cichym bohaterem, zastanawiam się w ogóle, czy go nie kupić do swojego składu, nie wiem jak u was gra, jeśli macie Pereira, napiszcie mi, czy u was gra dobrze, bo zastanawiam się serio nad nim, bo grałem Florenzim, ale Florenzim jest taki, ne, taki wiecie, niby ma dobre staty, ale to nie raczej dla mnie, tymczasem Neymar, dośrodkowanie, ale prosto, idealnie po prostu w ręce praktycznie do Donnarummy. Co? Serio? Serio? Świetnie, teraz Mane fantastycznie teraz ograł obrońcę, Mane musi, sam. Tak jest, wreszcie pokonany Donnarumma, szybka dosyć odpowiedź, Mane na 1-1. Też akcja, Neymar, Neymar, ależ fantastyczne podanie, kto to podawał? To chyba Godin podawał, no fantastyczne teraz zagranie. Naprawdę, asysta nie mogła być lepsza, idealnie zagrał piętką. No wow, no i mamy 2-1, idealnie. Sadio Mane, prawa strona, Mane, czy to będzie jeszcze 3? Podanie, Draxler! Ależ teraz wykończył Draxler, no idealnie, naprawdę. Praktycznie pod całą poprzeczkę teraz posłał piłkę, no i 3-1, no i półfinał jest coraz bliżej, co jest dosyć dziwne. I Draxler, Lacazette, i to będzie 4. Nie wiem jakim cudem, bo to co teraz zrobił kompany w obronie, to była naprawdę prowokacja totalna, ale 4-1 i serio, to że jesteśmy w półfinale znowu tym składem, to jest fenomen. Koniec spotkania, moi drodzy, 4-1, po raz kolejny w sumie, 2 razy było 4-1, ale dobra, nie będę tutaj przecież narzekał, że jesteśmy w półfinale, tak? Lecimy dalej. Trzeci mecz na dzisiaj i o kurde, 188 draft, jest Kante, jest najgorszy jest to, że jest Kante i o nie, oj to jest gol, to jest pewny gol. Zauważyłem, że jak mówię, że jest pewny gol, to wtedy nie ma bramki. Może dzięki temu nie będę tracił bramek. Dobra, to na pewno będzie gol. Na 100%. Dobrze! O kurde, jednak tak to nie działa. 1-0. Lacazette, czy będzie bardzo szybko odpowiedź? Zejdźmy do środka, lewa strona. Lewa noga, raczej świetna odpowiedź. Lacazette, no naprawdę, jest praktycznie niezawodny w dzisiejszym odcinku. Jest 2-0 dla Atletico, naprawdę. Ja po tym, jak skończę nagrywać, to będę oglądał ten mecz, bo na razie widzę, że śmieszne rzeczy się dzieją. Bo przypomnę tylko, że Atletico potrzebuje jeszcze jednej bramki. Oj, to może być gol. Oj, broni. Jak będzie 3-0, to będzie dogrywka, więc na razie powiem wam, że ładne rzeczy się dzieją. No zobaczymy. Perez. O kurde, panie Perez. Ale przymierzył. Dosłownie. To jest co można dokładnie tak przy opisać w tym momencie. No Perez. Mówię, no dokładnie to mówiłem na początku dzisiejszego odcinka, że Perez jest naprawdę cichym bohaterem, a strzał był idealnie wymierzony, także wow, naprawdę wow. O nie, o kurde, no i mamy fantastyczną odpowiedź. Zagranie do Mane, biegnij! Mane, lewa, idealnie, bez szans, totalnie był tutaj bramkarz. 3-2, mam nadzieję, że nie będzie znowu tak głupiej i szybkiej odpowiedzi. Ale podanie, Mane. A po drugim uderze. Wyszło, co? O tym właśnie mówię. 4-3. Lacazette, spójrzmy sam. Lacazette. 5-3. Ale teraz po prostu rozwiązał się worek z golami w tym momencie. 8 goli, a mamy dopiero 66 minutę. Lacazette, to może być 6-4. Tak, jest, myślę, że finał już jest praktycznie pewny. Została ledwo co minuta do końca, plus doliczony czas. Ale na razie, no, Lacazette zapewnia nam finał. Mam nadzieję, że finał się ziści. Koniec spotkania, no coś niemożliwego po prostu. Mamy finał draftem, który wybrał nam, no nie wiem, EA. No chyba EA nam wybrał. Lacazette 10-0, 3 gole w tym meczu.
No i finałowy przeciwnik na dzisiaj i czym nas zaskoczy ostatnia przeprawa przez draft. Także to jest 4-2-3-1, ale jest Ibrahimović, Azar. Cały Premier League tak naprawdę, tylko że no sobie pełne zgranie, jakby nie patrzcie już Azarda. No dobra, będzie na pewno troszeczkę trudno. Eriksen, niebezpiecznie. Eriksen, oj, to może być gol, Ture. Nie! Kurde, no 1-0 Ibrahimović, pusta bramka, nikt go nie pokrył. O nie, Ibrahimović. Eriksen, to może być... O, Jasenko. Nie wiem, czemu tak się przestraszył tej piłki. No jeszcze z dabą. Pewnie, czemu nie? I po co mu to było? No, a zapomniałem, nie mam kalmy wykupionej. Szkoda, chciałem kalmę zrobić, ale... Głupota przeciwnika, naprawdę. No, chciał naprawdę, chyba poczuł się zapewnie. 2-1. Bruno, na którego dosyć dużo psioczyłem, ale Bruno. O-o, i to jest 3-1. Niepilnowany w ogóle Azar. Szkoda, naprawdę szkoda. No i cóż, no przegrywamy w finale. Szkoda, bo była spora szansa, żeby ugrać tego drafta, który był wybierany przez, tak naprawdę, przez system wybierania drafta, jakkolwiek to nie zabrzmiało. I dostaniemy... O! Okej, okay, no chyba idealnie nawet, bo jeszcze tutaj jest paczka z jednym świecącym i to będzie... Uwaga... O proszę, Grosicki. I paczka z 25k, 3 świecących. Czy będzie walkout? Nie będzie walkoutu. Dobra, jakaś większa flara. Również nie będzie większej flary. O jest, Mirante. Okej, okay, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się film spodoba, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, zostaw suba na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.